Siemano. Dzisiaj popadał trochę deszcz. A i dawno nie było filmu, kurde. Każdy się dopytuje, co tam, jak tam, ale nie było czasu na nic. Sama awaria bizona. Już mi się nie chce w ogóle o tym gadać, kurwa. Po prostu masakra. Nie ma dnia, żeby coś się nie zjebało, ale to ja wiedziałem, że tak będzie. Zaraz powiecie, jak masz, tak masz, ale pozałujcie mnie w dupę. Kurwa, to... Aj, szkoda gadać, jestem taki wkurzony, że szok. To nie to zależy, czy jak dbasz, tak masz. Przecież wszystkich łożysk nie wymienię naraz, czy tam jakiś paska, czy coś. Ale szkoda gadać. I ten, i popadał trochę deszcz, to myślę, nie będę marnował czasu, czepiam talerzówę i ogień na tłoki, nie? Rzepaku też bardzo nie pokusiłem, tylko 4 przyczepy wykusiłem dalej. Nie miałem czasu, bo trochę w usługach kosiłem, to szmo. O kurwa, jeszcze telefon spada. Sorry, memory. Druga sprawa, pytaliście się mnie, ile mi spało. Na tym kawałku, co teraz talerzuję, jest tu 3 hektary, 45 ary bodajże. I nakusiłem tu 2 przyczepy, to było 14 ton, 750 kg, czy 20 dokładnie, nie wiem, 14700 ogólnie było tu z tego kawałka, z 3 hektarów, 45 arów, tak? Dobrze mówię? No dobrze. No to sobie możecie policzyć, ile, no ponad 4 tony wyszło z tego kawałka. No zobaczymy, jak z tego dużego, ten kawałek 20 hektarów. Zobaczyłem, bo tam są 2 odmiany. Już widzę, że ta druga słabiej będzie sypać, bo mam Trezora i Zakari odmiany. Bo Trezor ładnie, a te Zakari to widać od razu było, że ono słabsze jest. Dalej. To powiem wam trochę o tej talerzówce, na to talerzówce, o spalaniu w tej talerzówce. Tak. Talerzówka 4 metry. Wydajność. 4 hektary 60 arów na godzinę osiągi, teraz tak rozumiem, średnie użycie paliwa w trybie pracy wynosi 18 litrów. No to sobie możecie sobie obliczyć, ile na hektar wychodzi. Możecie 18 podzielić na 4 hektary 60 arów, to sobie możecie przeliczyć, ile wam wyjdzie na hektar w talerzówce 4-metrowej. Dalej. No w tym roku Trezora będę siał z powrotem na tamtym kawałku, co była pszenica Trezora, i pewnie jakieś inne odmiany sobie wezmę oprócz tego Zakari. Może jakaś inna odmiana się poprawi na tym polu. A mówię wam, Boże, bizonie, to kosa boczna, ta to rzepaku, to jest jakaś masakra. Z tego co widzieliście, ona jest w ogóle nieprzemyślana. Ale myślę, kurwa, chyba zmienię te 2 bizony, jak mi się uda, na następny sezon. Myślałem nad New Hollandem TXM66 albo 68. To są fajne, duże kombajny. Header około 6,5 metra chyba header tam jest. I co dalej? No pewnie będę szukał zimą coś, bo już te kombajny swoje wyjebały. A wiadomo, bizon to bizon, nie? Zresztą też nie wiadomo, co się kupi konkretnego, ale to będzie, nie? To co będzie, to będzie. Trochę to źle talerzówko tu się robi, bo długie łodygi sterczą, ale to, aby tylko zruszyć to ziemię, nie? Żeby samo siebie poschodziły. Kurwa.
ma tutaj po opryskiwaczu. O. Widziałem, że telefon już spadł. Moja Marzynka. Dawno nie było filma. Dlatego coś to myślę. Tylko mam chwilkę czasu, to sobie nazwę coś tam. No i dobra, co ja będę więcej gadał tam. Wszystko powiedziałem, to co miałem powiedzieć, to co mi leżało na sercu. Bizona wyknąłem. Ale nie ma co narzekać. Trzeba chwalić to, co się ma. No tak. No ale lecz. O, telefon.